Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o wielkoformatowych płytach gresowych, w Polsce tak zwanych spiekach kwarcowych, jednak o ich wykorzystaniu w troszeczkę innej formie. I zaprezentuję Wam pewien sample, jak to mówią, pewien taki przykład, jak można wykorzystać wielkoformatowy gres, ten o grubości przykładowo 5,5 mm, do stworzenia zlewozmywaka. Głównie chcę zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. Zwróćcie uwagę na to, jak są wykończone brzegi, jak są wykończone krawędzie. Robię ten film też z jednego względu, że zdarza mi się czasami doradzać w kwestiach też spornych, kwestiach, które trafiają też przed oblicze polskiego sądu, gdzie niezadowoleni klienci starają się dojść swoich praw związanych właśnie ze złym wykonaniem. I oczywiście jestem rzeczoznawcą, ale czasami konsultują się u mnie właśnie rzeczoznawcy sądowi, którzy później wystawiają swoje opinie. I dlatego ten materiał też jest takim przykładem, bo chcę Wam pokazać, jak te brzegi są na przykład wykonywane przez włoskich profesjonalistów, jak są wykonywane we Włoszech i jak moim zdaniem właśnie one powinny wyglądać, jaki powinien być standard i taki sam standard, jeżeli ktoś się podejmuje tej pracy, powinien też gwarantować. Pokażę Wam na przykładzie takiego małego sampla. Tutaj zostały wykorzystane płyty, wielkoformatowy kres o grubości 5,5 mm, kolekcja Breccia, włoskiego producenta Sil Ceramiche. Jest to demonstracyjny zlewozmywak, tak aby też pokazać klientom, jak mogą wykorzystać wielkoformatowe gresy, aby stworzyć podobny zlew. I teraz, tak jak widzicie, tutaj są też wkładki z gumkami, oczywiście jest też, czyli płyta, która zakrywa, jest też po prostu płyty przycięte tutaj pod kątem, żeby pokazać, żeby był spływ regulowany i następnie, żeby to było wszystko... Żeby to wszystko było oczywiście ładnie przykryte, żeby woda sobie spływała z zostawieniem właśnie takich tutaj przestrzeni kilku milimetrowych. Jednak to, na co chciałbym, abyście zwrócili uwagę, to w jaki sposób są wykonane brzegi. Nie ma żadnych przestrzeni, żadnych smug, to łączenie jest idealne, to łączenie jest perfekcyjne i tutaj no fugi praktycznie nie ma, tu jest 1 mm, zaledwie 1 mm przestrzeni, która jest łączona oczywiście specjalnym klejem. Tego typu zlewy nie są zlewami, że tak powiem, ciężkimi. Chociażby z tego względu, że jak widzicie, struktura tego wszystkiego to są znane w budownictwie panele, które są później pokryte odpowiednim oczywiście preparatem, który będzie powodował, że tutaj nie będzie nigdzie przeciekała też woda. Płyty są łączone. Postaram się troszeczkę uszkodzić, o ile dam radę. Chciałbym Wam pokazać, one są tutaj cięte pod kątem 45 stopni, po czym, jak sami możecie zauważyć, no jest to idealne połączenie. I tak, moi drodzy, powinny wyglądać wykończone brzegi. Właśnie w ten sposób powinno się robić brzegi, ich wykończenie, aby nie jakieś tam zadziory, nie jakieś przycinanie na dziko na 45 stopni. To jest moim zdaniem standard, jaki powinni po prostu trzymać ludzie, profesjonaliści, jeżeli za takich się uważają, którzy właśnie układają wielkoformatowe płyty gresowe. Tak samo jak możecie zobaczyć też i wewnętrzne części, to wszystko jest idealnie spasowane. No tutaj nie ma się do czego przyczepić. No takie są standardy wykończenia brzegów. I tu też nie mówimy tylko o zlewozmywaku, bo możemy też oczywiście takie standardy wymagane są też w przypadku tworzenia i blatów, tak? Jeżeli mamy blaty, tutaj akurat jest blat i też możecie zobaczyć właśnie brzeg, że on jest też praktycznie minimalny. Bardzo dobre
Tutaj bardzo dobrze jest też przedstawiony, można zobaczyć, że widzicie, jak te brzegi są robione. No takim standardem, to jest standard właśnie włoski, tak są wykonywane te brzegi we Włoszech. Tutaj mamy cały blat zrobiony, akurat nie chcę Wam pokazywać tutaj całości, bo tutaj są różne mozaiki, różne inne rzeczy, które nie mają nic wspólnego akurat z tym materiałem, ale tutaj rozmawiamy o brzegach. Tak wygląda poprawne łączenie wielkoformatowych płyt gresowych, tak zwanych z pieków kwarcowych w Polsce, jeżeli mówimy o brzegi. Czy to wykonane w taki sposób, czy to wykonane w taki sposób, gdzie jest wykorzystany specjalny klej, który łączy dwie powierzchnie, czyli blat i tutaj przednią część. Tak się powinno to robić. Więc jeżeli zdarzy się taki przypadek, że ktoś będziecie wykorzystywali tego typu produkt, będziecie ten produkt układali na blacie, czy będziecie robili jakiś zlewozmywak z tego, to macie już pewne odniesienie, jak to powinno wyglądać. Oczywiście ktoś, kto wykona Wam tą pracę, wykonają gorzej, że te brzegi będą chropowate, wypełnione jakąś tam fugą i tak dalej, i tak dalej. Może Was przekonywać, że tak jest ok, że tak jest dobrze i w końcowej fazie może też Wam się to podobać i możecie zaakceptować tego typu rozwiązanie. Natomiast musicie wiedzieć, że no profesjonalna praca to jest profesjonalna praca i tutaj, jak ktoś mi powie, nawet, no Oskar, ale pokazałeś kawałek mały blatu, tutaj tu nie za bardzo, no to ja może pokażę Wam tutaj całą strukturę, no co prawda jest troszeczkę też i przybrudzona, ale pokażę Wam większą część tego blatu, że no to nie jest tak, że robimy sobie coś demonstracyjnego, jakieś demo i to demo jest ok i mówimy, zobaczcie, tak to może wyglądać, czy też tak to będzie wyglądało, a w rzeczywistości troszeczkę inaczej. Więc to jest cały blat tutaj na stole, wykonany właśnie i zobaczcie, tutaj na całej grubości, tutaj nie ma żadnych pęknięć, żadnych jakichś takich rzeczy chropowatych, nic. On jest na całej swojej długości wykonany idealnie. I to są takie techniki, które są wykonywane we Włoszech. Tak, to jest robione tutaj. Mam nadzieję, że ten materiał jest przydatny, że możecie sobie wyrobić jakieś zdanie właśnie na temat brzegów, jak powinny być wykonane, jak to robią profesjonaliści, jak to robią profesjonalne firmy zajmujące się montażem tego typu produktów. Więc cóż, ja jak zwykle staram się Wam pokazać pewne ciekawostki, pewne nowinki, a później jak to będziecie interpretowali, to już Wasza indywidualna sprawa. Podstawą, jak zwykle będę mówił, w takich rzeczach jest oczywiście dobry sprzęt, odpowiedni sprzęt, wiedza i no, nie ukrywajmy też lata doświadczeń, które no, tutaj akurat we Włoszech te firmy mają praktycznie od samego początku, jak powstały firmy typu Laminam, które były jednymi z pierwszych, które tego typu produkt zaczęły produkować na skalę masową i udostępniać. Więc cóż. Mogłoby się wydawać, że obróbka gresu jest łatwa, no ale widząc to, co do mnie napływa, zdjęcia i prośba o pomoc, czy też konsultacje biegłych sądowych, no nie każdy ten gres potrafi w Polsce odpowiednio obrabiać. I tym materiałem niestety, tymi słowami gorzkimi, przykrymi się z Państwem żegnam i zapraszam do następnego materiału.